Nie przychodzę tutaj z czarną torbą, chociaż mam ją ze sobą, tylko przyniosłem mój zielony segregator, a to dlatego, że nie mogłem tutaj wam przywieźć mojej szafki ani mojego biurka. W tym segregatorze, tak jak we wszystkich rzeczach, którymi zarządzam, jest porządek. Dzieci, nie zawsze tak było, dlatego nawet dla tych spośród was, którzy nie macie porządku w swoich segregatorkach, w swoich szafkach i szufladach, chcę powiedzieć, że jest nadzieja. W moim segregatorze jest mój porządek. I zapewne w twoim segregatorze, w twojej szufladzie, w twojej szafce jest twój porządek. Nawet gdybyś powiedział, jestem królem, to mógłbyś powiedzieć, czy mogłabyś powiedzieć, że panujesz nad swoją szufladą, chyba że nie panujesz. Panujesz nad swoim segregatorem, chyba że jeszcze nie, ale to jest to miejsce, gdzie panujesz. Chcę powiedzieć, że to jest tak z Bogiem. Bóg panuje nad wszystkim. W całej rzeczywistości wszystko jest posegregowane i panuje jego porządek, bo on jest królem wszelkiego istnienia. Jesteśmy w okresie Adwentu. Za chwilę też pójdziecie na szczególne zajęcia małego K5N i na malowanie pierniczków. Ale przedtem chciałbym przeczytać wam coś o uporządkowaniu tego Bożego świata. To z Ewangelii według świętego Marka, tej, którą czytamy i której się uczymy przed konkursem. Tutaj czytamy takie słowa. Koniec czekania. Wypełnił się czas. Nadeszło Królestwo Boże. Czas porzucić własnej drogi i zaufać prawdom Ewangelii. Był czas, gdy Bóg zwlekał, ale gdy nadszedł właściwy czas, według Bożego porządku, to przybliżyło się Królestwo Boże i przyszedł na świat nasz Pan i Zbawiciel i zaczął wzywać wszystkich ludzi, niezależnie czy młodzi czy starsi, aby porzucili swoje drogi i zaufali prawdom, które on głosił, a które my mamy teraz spisane w Ewangeliach. To dlatego, że właśnie czas się wypełnił, że nic Bogu nie wymknęło się spod kontroli. Dziś, gdy będziesz na zajęciach małego K5N, gdy będziesz malował pierniki albo znajdziesz się w domu, sięgnij do tych słów, a szczególnie do tej drugiej części, która mówi: czas zaufać prawdom dobrej nowiny. Ufaj wszystkiemu, co znajdujesz zapisane w tej księdze. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, z całego serca dziękuję Ci, że dałeś nam dzieci, że możemy uczyć ich prawd o Tobie, że możemy kierować je ku Tobie. I dzisiaj też, Panie, w czasie małego K5N przemawiaj do nich. Spraw, Panie, aby one mogły działać stosownie do tego uporządkowanego Twojego czasu i swoje życie podporządkowywać Twoim radom, Twoim prawdom. Prosimy Cię też o nauczycieli, aby to nowe życie tryskało z nich i zarażało wręcz dzieci do tego, aby szli za Tobą, bo nie ma w życiu nic lepszego, nic wspanialszego, niż być w Twojej drużynie. Chwała Ci za to. Amen.